Hej, hej, pamiętacie Pegasusa? Jeżeli tak, to na pewno pamiętacie również tę klasyczną grę. Oj tak, polowanie na kaczki i ten wredny pies, który podśmiewał się z nas przy każdej możliwej okazji. Jak ja tego nienawidziłem, to znaczy bardzo lubiłem grę, ale nienawidziłem tego psa. Zasady gry były bardzo proste. Zza ekranu wylatywały sobie kaczuchy, a my mieliśmy za zadanie je upolować. Nie robiło się tego jednak za pomocą tradycyjnego kontrolera, takiego, którego używaliśmy chociażby do gry w Mario, ale za pomocą Light Guna. Light Gun był swego czasu bardzo popularnym kontrolerem ze względu na wszechobecność salonów gier, gdzie najczęściej można było go spotkać. Dzisiaj w dobie monitorów LCD, przy których Light Gun nie działa, nie ma on szerszego zastosowania. Mimo wszystko możemy dzisiaj jeszcze znaleźć dzieci albo wnuki Light Guna, jak chociażby... O! Ten kontroler do PlayStation VR, którego używałem do grania w Farpoint chociażby. Ale Light Gun i ten kontroler to nic w porównaniu do kuriozów, które zaprezentuję w tym materiale. Kurioza, kurioza, to jest takie fajne słowo, kojarzy mi się z precjoza. W ogóle lubię słowa, które kończą się na oza, borelioza. Okej, skoro przy pistoletach jesteśmy, to chyba warto zacząć od Axe-Snipera, który niekoniecznie podpada pod definicję gamingowego gadżetu czy kontrolera, ale zdecydowanie można na nim grać. Albo można nim grać, o, albo znęcać się nad innymi, co dla niektórych psycholi stanowi swego rodzaju grę. Axe-Sniper to malutki karabinek zamontowany na ruchomym statywie, choć podium byłoby tu bardziej trafnym określeniem, a skoro karabinek, to musi strzelać, prawda? Ano strzela, tylko nie takimi prawdziwymi snajperskimi nabojami, żeby nie było. Niemniej jak trafimy kogoś w głowę, to może boleć, bo Axe-Sniper strzela metalowymi kulkami, które osiągają prędkość około 3 cm na sekundę. No, tu właśnie wchodzi ten gamingowy aspekt. Axe-Sniper podłączony jest przez USB do komputera i celujemy za pomocą specjalnego programu, który przesyła na ekran obraz z kamerki VGA zamontowanej w lunecie. Toporne to strasznie, wolne i nieprecyzyjne i chyba lepiej mieć zwykłą wiatrówkę niż takie coś. Ale jeżeli nie możecie wygrać z chęcią posiadania, możecie to dostać na azjatyckich stronach aukcyjnych, a jeżeli wam się poszczęści, to zgarniecie Axe-Snipera na eBayu za jakieś $90. No, ale to nie jest żaden gamingowy gadżet, który miałby wam w tym graniu pomóc, ani nawet urozmaicić czy uatrakcyjnić. I szczerze mówiąc, te wszystkie rewolucyjne gadżety i kontrolery, o których będzie mowa, ten rewolucyjny aspekt mają mniej więcej na poziomie badziewia, które można kupić w teleshopie. Chociaż niektóre z nich miały ambicje, na przykład takie, żeby zadbać o nasze zdrowie. Tak jak Safe Type Keyboard. Na rynku można znaleźć wiele dziwacznych klawiatur, a każda ma uprzyjemnić ci granie albo sprawić, że będziesz to robić lepiej. Natomiast Safe Type Keyboard chce, byś był przy tym zdrowy. Klawiatura z dwoma ściankami po bokach, na której są klawisze, w teorii ma uchronić cię przed zniekształceniami nadgarstków, których można nabawić się przy korzystaniu z klawiatury standardowej, płaskiej. Ścianki sprawiają, że ktoś, kto korzysta z Safe Type Keyboard, musi mieć ręce uniesione, co teoretycznie jest zdrowsze. Problem w tym, że to jest niezwykle męczące, a do tego ręce uniesione muszą być w specyficzny sposób, czyli nadgarstek nie może być wyżej łokcia. Żeby w ogóle osiągnąć takie ustawienie rąk, trzeba mieć dopasowaną do siebie wysokość biurka oraz siedzenia. W innym wypadku też można nabawić się wad nadgarstka. Do tego trzeba cały czas zmieniać pozycję rąk, bo część klawiszy ułożona jest normalnie, tak jak Bozia nakazała, na płaskiej powierzchni. A co z tym, że mając klawisze na ściankach, nie jesteśmy w stanie zobaczyć, w który aktualnie wciskamy? No cóż, producent ma rozwiązanie. Po pierwsze, zaleca ją dla osób, którzy pisanie bez patrzenia na klawisze mają opanowane, a po drugie, zamontował po bokach lusterka, w których widać przyciski. Mogą służyć nie tylko do orientowania się w tym, co wciskamy, ale możemy również na przykład poprawić w trakcie swoją urodę, albo nieustannie obserwować, czy za naszymi plecami nie czai się przypadkiem tajemniczy zabójca, baba z PGR-u, albo inne monstrum czyhające na nasze zdrowie. No a przecież dla zdrowia ważniejsze jest to, że w danej chwili nie zeżre nas na przykład Velociraptor. Tylko w takim wypadku polecałbym kupić sobie zwykłe lusterko, a nie klawiaturę za $200. Zdrowie bywa drogie, ale nie musi być
aż tak drogie. Klawiatura klawiaturą generalnie może służyć nie tylko do grania, ale na przykład jeszcze, no nie wiem, do pisania, okej. Okay. Natomiast rynek kontrolerów do gier widział już naprawdę sporo i każdy rewolucyjny kontroler, który wchodził na rynek, miał podnieść granie na wyższy level. I wiele takich kontrolerów pojawiało się w latach 90., wpisując się w ówczesny trend operowania ekstremum. Titan's Sphere miał zawojować rynek nie tylko rzekomą innowacyjnością, która w teorii łączyła joystick oraz zwyczajny kontroler, ale również futurystycznym wyglądem rodem z filmów science fiction. Biorąc pod uwagę to, że prawdopodobnie u żadnego z was ten kontroler nie stoi, możecie się domyślić, że się, no, nie udało. Titan's Sphere funkcjonował bardziej jako jeden pad przecięty na pół i podzielony sferycznym stelażem. Każda z dwóch części kontrolera mogła obsługiwać trzy osie, a do tego miała po kilka przycisków. Niestety futurystyczne ekstremum oraz niewielka funkcjonalność nie pomogły w starciu z kontrolerem Microsoftu, Sidewinderem. Bo wiecie, jeżeli chodzi o kontrolery, to chyba wartość praktyczna jest ważniejsza od estetycznych cudów. A skoro zanurzyliśmy się już w historii, to koniecznie musimy się zatrzymać na chwilę przy Power Glove. Oj tak, był to swego czasu majstersztyk marketingowy. Granie rękawicą, która wyglądała jak zdjęta prosto z odrąbanej ręki jakiegoś superbohatera albo robota. Hej, kto by tak nie chciał? No, powiedzmy, że rzeczywistość nie okazała się tak fajna. Lekko mówiąc, Power Glove to jeden z dziadków kontrolerów ruchowych. By grać, trzeba było na telewizorze ustawić specjalne odbiorniki, które miały czytać ruch rękawicy oraz palców gracza. W teorii kontroler miał obsługiwać gry z Nintendo Entertainment System. Powstał specjalny język, który miał tłumaczyć grze gesty wykonywane przez gracza, tak by ta na nie reagowała działaniami bohaterów. W planach były nawet produkcje specjalnie dedykowane pod ten system. Problem w tym, że w roli kontrolera rękawica mocy kompletnie się nie sprawdzała. Odbiorniki miały problem z odczytywaniem ruchów gracza, a jeżeli już to robiły, to często responsywność była bardzo kiepska. Przekładało się to na brak precyzji, co w grach NES-a, które do prostych nie należały, było wręcz katastrofalne. Sama rękawica wyglądała fajnie, ale jako kontroler w ogóle nie spełniała swojej funkcji. Nie była w stanie zastąpić szybkich, precyzyjnych ruchów wykonywanych za pomocą standardowego kontrolera Nintendo. Marketingowa machina jednak zadziałała i w momencie premiery, a także kilka chwil po premierze, Power Glove sprzedawał się jak ciepłe bułeczki. Sprzedano bodajże 600 tysięcy egzemplarzy, nawet ponad 600 tysięcy egzemplarzy. Popyt był tak duży, że wkrótce zaczęło brakować towaru, a cena pojedynczych rękawic wzrosła z 80 do 100 dolarów. A rok później produkcję wstrzymano. Dlaczego? Przecież każdy chciał ją mieć, prawda? No właśnie, niekoniecznie. Po początkowym sukcesie gracze zorientowali się, że tak naprawdę to tylko bubel z potencjałem, a sprzedaż szybko spadła. I choć tego power w Power Glove ostatecznie nie było tak dużo, to w świadomości części graczy ciągle istnieje jako artefakt popkultury. Technologia oraz pomysły stojące za rękawicą stały się natomiast jedną z sił napędowych innych kontrolerów ruchowych. A ruch to zdrowie, prawda? Dlatego często wsiadam do pociągu i gdzieś jadę. Z drugiej strony, choć lubię pociągi, to nigdy nie wkręciłem się w te symulatory, jak Train Simulator czy inne Pociąg Simulator. Niemniej mają one szeroką bazę fanów gotowych wydać kupę kasy na kolejne wagony dodawane w DLC i właśnie dla takich ludzi powstał Rail Driver, kontroler przeznaczony tylko dla symulatorów pociągu. Trudno w tym momencie nazwać go dziwnym. Słowo precyzyjny bardziej tu pasuje, bo przeznaczony jest do konkretnego typu gier. Posiada 34 przyciski oraz 4 wajchy pozwalające na kontrolę pociągiem. Jeżeli jesteś niespełnionym maszynistą, to gadżet w sam raz dla ciebie. O ile masz pod ręką zbędne 250 dolarów, bo mniej więcej taką cenę trzeba obecnie zapłacić na Amazonie. I chciałoby się w tym miejscu zaśpiewać wsiąść do pociągu byle jakiego, tylko że to wcale nie jest taki byle jaki pociąg, a bardzo drogi. Taki koluszki Berlin. W kontekście Rail Drivera można użyć jeszcze jednego słowa – imersja. W końcu kontroler, który funkcjonuje jak rzeczywiste centrum dowodzenia maszynisty, może ją pogłębić.
Dziś w dobie jeszcze trzymającej się promocji wirtualnej rzeczywistości słowo to pada często. A jak jeszcze bardziej ją pogłębić? Jak sprawić, by imersja była jeszcze bardziej imersyjna? Od chociażby tworząc specjalne wdzianka dla gracza. Do tego rodzaju należy chociażby Hardlight VR Suit, który no jest takim garniturkiem wyglądającym troszkę jak zbroja Batmana z filmów Nolana. Hardlight Suit pozwala w teorii na odczuwanie gry, to znaczy jak coś nas trafi, to poczujemy. Dla bogatych entuzjastów wirtualnej rzeczywistości może być to gratka. Mówię bogatych, bo za takie wdzianko producent liczy sobie kilkaset dolarów. Zresztą Hardlight VR to taki, wiecie, pikuś, bo były inne pomysły podpadające pod kategorię chore. Takie jak urządzenie, które pobiera ci krew, gdy zostajesz trafiony. Ale to wdzianko wydaje się być normalne przy tym czymś. Toshiba Bubble Helmet to prototypowy projekt, który, a jakże, miał przenieść wirtualną rzeczywistość na wyższy poziom. Przez założenie sobie telewizora na łeb. No dobra, może to nie tyle telewizor, co coś w rodzaju projektora, który miał rzekomo pozwalać na wyświetlanie obrazu panoramicznego. Pełnoprawny produkt nigdy nie trafił na półki sklepowe. A szkoda, można by z tego zrobić całkiem niezły cosplay Lorda Helmofona. I can't breathe in this thing. Z tych wszystkich gadżetów, kontrolerów, które tutaj zaprezentowałem, mam wrażenie, że to Rail Driver jest najbardziej funkcjonalny, no ale do tego bardzo drogi. A reszta? No cóż, z tym bywa różnie, ale jedno jest wspólne. W momencie premiery te gadżety i kontrolery są zazwyczaj bardzo drogie. I nie płacimy tutaj za jakość, za funkcjonalność, a bardziej za ten futurystyczny wygląd, który ma podkreślić rewolucyjny charakter gadżetu. Pieniądze poszły się paść, a rewolucji jak nie było, tak nie ma. Pa, cześć!